Kojarzycie film Najgorzej oceniany Lumpeks w Toruniu? Przyjechałam tutaj ponownie, żeby sprawdzić, czy to, co zostałam ostatnim razem, faktycznie sprawdzi się również po raz kolejny. Ja dałam temu miejscu 5 gwiazdek, ale czy słusznie? Sprawdźmy to. Zapraszam do oglądania. Podeszłam do kurtek i totalnie oszalałam, bo jest tyle godnych uwagi pozycji. No prześwietny, co prawda to jest MK, ale wiecie, że ja go przymierzę. Jedyną rzeczą, którą zobaczyłam, wadą powiedzmy, jest tutaj gdzieś widziałam... Jest takie cienkie, nie? Jakie cienkie? Nie jest cienkie. Ja przy tym tutaj widziałam jakiś brudek na rękawku. Nie wiem, gdzie to było. Tutaj do ogolenia, no ale to standard. Nie wiem gdzie, ale zaraz zobaczę. Ta też jest ten płaszcz też jest prześwietny. Ale nie kupiłaś ostatnio płaszcza? Kupiłam, ale taki elegantszy bardziej. A tu jest bardziej taki bardziej. Czy elegantszy? Bardziej elegancki, tak. Właśnie. Ale elegantszy, czyli ma słowo elegantszy? Nie wiem, musiałabym to zweryfikować. Ale 48 zł to jest MK, co prawda, ale ja go widzę, to mi się skojarzył trochę z tym twoim płaszczem, z Helly Hansen. No. I właśnie gruby mega golf pod to i właśnie taki nordkap i albo jakaś Laponia, Finlandia i te klimaty. Co prawda nie wiem, czy byłby super ciepły, ale znalazłam taki, który byłby super ciepły. Co prawda nie na mnie, bo to jest męska kurtka w rozmiarze XL, ale za 260 zł. Wow, 260 zł? Ale zobacz, co to jest. Kanada. No, to jest... To co to jest? Zobacz, to jest na minus 20 stopni płaszcz. A, to jest tak, jak my kupowaliśmy nasze na Nordkap. No właśnie, dlatego mi się skojarzyło. Ile zapłaciliśmy? Ponad tysiak. 2000 chyba no, za moją. Prawie no. 2000. A to masz za 260. Na lata, nie? A przecież to jest genialnie. W idealnym stanie płaszcz za 260 zł. Nie, to faktycznie, to jest niska cena. To jest cudowne. To jest po prostu taka perełka lumpeksowa, że wow. Ale to jest niby tylko... A sprawdźmy, ile to jest męska, ja powiedziałam męski. Taka kurtka nowa kosztuje na pewno ponad 1000 zł. Obstawiam około 1500, według tego, co znalazłam w internecie. I szczerze, na pewno bym ją wzięła, ale XL, no to już jest trochę przesada na mnie. Ja bym wzięła, gdyby to była nawet MK, albo może nawet LK. Ale fajna jest, ale no, jest jakby była SK. Świetna. Dla ciebie? No jest psa, rąbista. Na pewno bym ją wzięła, po prostu cool nad kulami. A za miesiąc idziemy na Nordkap i nie byłoby ci na pewno w tym zimnym. To jest taka kurtka. To twoja jest taka, to co ty, co kupiliśmy za tysiaka, to masz taką dotąd? Na ponad tysiaka. A ta jest fajna, ja mam podobną taką męską, ona jest długa do kolan praktycznie i po prostu nawet w nogi ci nie jest zimno. No, absolutnie. To jest, według mnie to jest totalnie perełka lumpeksowa. Nic dla siebie tutaj nie widzę, ale bluzeczki są bardzo ładne i w stanie generalnie idealnym. Pamiętacie, jaką Ala skórzaną ostatnio tutaj kupiłam sukienkę? Dokładnie tą. Ich, i ona też wtedy była, ich wtedy też było kilka, tylko one były w rozmiarze S, 30 zł, a kosztowała 160. Ale kupiłaś ją w No tu kupiłam. Aha, i dalej są. Nie, czarną, to są nowe, beżowe. I tylko, że ja kupiłam S-kę i co prawda bardzo się zastanawiałam nad tym, czy ona nie jest za duża, ale stwierdziłam, że na zimę jakieś podkoszulki golf i mamy jedną S-kę. Serio? I chyba kupię tak, o nie, ona coś tu ma, kurczę, a to jest taki materiał, że ja nie wiem, ale podoba mi się bardzo. Kurczę, zastanowię się. Stwierdziłam, że nie będę jednak grała takiej samej, ale jest bardzo podobny styl, zupełnie inny materiał oczywiście i krój właściwie też. Również SK i również zobaczcie, była nowa z jest nowa z metką, 38 zł, taka sukienka. Zobaczę, czy będzie dla mnie dobra, może być za duża, ale przymierzę, bo mi się bardzo podoba. Tutaj jest kolejna sukienka, która na pewno jest dla mnie za duża, bo ja widzę, mimo rozmiaru 36, że to będzie dla mnie za duża, ale chciałam wam pokazać, bo jest mega elegancka, zobaczcie, na jedno ramię, przepiękny dekolt, przepiękne szycie, wygląda obłędnie, co prawda widzę, że tutaj powinien być pasek, więc ja bym po prostu te szlufki, to coś od, po prostu odpruła. Zwróciłam też uwagę na tę sukienkę i tutaj znowu mamy S-kę i to jest ASOS, tak, żeby po polsku ASOS i o kurczę, jak mi się podoba ta sukienka. Pytanie, czy ona będzie dużo za duża i czy by ewentualnie w jakiś sposób mogła być zwężona. Trochę martwi mnie tutaj ten pasek przechodzący, bo on może tutaj ulokować możliwość zwężenia jej, gdybym ewentualnie się w niej zakochała na sobie. No ale zweryfikuję to, bo obydwie mi się podobają bardzo. Ja pitole, gdyby to było dobre. Wow, ale to są zarąbiste spodnie. Ja już widzę, że one są na mnie za duże. 36, ale naked. Ja muszę sprawdzić to, bo ja nie będę spała po nocach, słuchajcie. Ja nie zweryfikuję tego. Są zarąbiste. Kolejne, naked 34. O, te powinny być dobre. Też fajne.
Aha, takie Może być dobrze, może być całkiem przystępnie. Co najmniej. Padło mi w ręce jeszcze takie spodnie i fajne są, mega są dobre. Wiecie, co mnie najbardziej zaintrygowało? To, że mają bardzo wysoki stan i jeżeli ja to dobrze mierzę, to będą takie spodnie, jakie ja bardzo lubię i będą przy okazji bardzo komfortowe, więc ja muszę to zweryfikować. Podoba mi się ten tubut. Ty widzisz, masz taki kawałek plecy odkryte. Ładny kolor. Tutaj jest prześliczny sweterek. To jest H&M, ale jest troszeczkę brudny i do golenia, a ja dość podobny mam w sumie. Dla mnie najgorsze jest dziwą to, że jestem z marzluchem i ja zawsze noszę podkoszulki. No a tutaj byłby z tym problem. Taki bardzo podobny mam. Ten jest chyba nawet... Nie do golenia. XS-ka. Nie do golenia, ale ja mam prawie identyczny, dosłownie. Ten jest super, ale najbardziej to mi się spodobał ten. Tutaj mamy L-kę. No ale wiecie, że ja też duże kupuję, co prawda, ale ten jest bardzo duży. Ale bardzo mi się podoba... 64. Ale bardzo mi się podoba motyw. Przepiękny. Wygląda tak, jakby babcia go robiła na drutach. Bardzo mi się podoba tutaj ramię i rękaw, jak jest zrobiony. Taki mega szeroki, na końcu wąski. Ja jestem ciekawa, jaki to ma skład. Nie wezmę go, ale po prostu z ciekawości zobaczę, bo mocno zwróciłam alpaka i wełna. I poliamid, i akr. Alpaka i wełna. No to czuć, naprawdę, jest dobrze. Co prawda, tak jak wiecie, ja nie polecam kupowania, no ale to znowu jest temat, który poruszałam ostatnio i mega się cieszę, że taki pozytywny odbiór był tego, bo powiedziałam, że ja nie wspieram przemysłu tworzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, więc na pewno bym nie kupiła nic takiego w normalnym sklepie jako nowe, a w Lumpeksie to różnie bywa, zwykle nie kupuję, generalnie nie chcę wspierać tego, ale w sensie nie wspieram tego, no bo tutaj jest albo bierzesz, albo kupujesz, albo do wyrzucenia i właśnie to jest ten taki dylemat czasami, że coś się gdzieś tam na przestrzeni lat w mojej szafie pojawiło, jakiś, nie wiem, jeden pasek chyba mam skórzany z tego, co kojarzę. O, sweterki świąteczne. Ja chcę sobie jakiś kupić, na pewno, muszę koniecznie kupić. Jeszcze nie znalazłam takiego, który bym na pewno chciała mieć w swoim posiadaniu, ale to jest takie słodkie, ja muszę mieć świąteczny sweterek, tym bardziej, że ja nie mam już. Miałam jeden i go albo sprzedałam na Vinted, albo wystawiłam, nie pamiętam, czy on już poszedł, ale tak czy siak teraz nie mam. Jest tu naprawdę mnóstwo świetnych swetrów i mam takie poczucie, jakbym kupowała po prostu na wyprzedaży, bo są takie zbliżone ceny, więc no nie za niskie może, jeżeli chodzi jak na Lumpex, ale totalnie w świetnym stanie rzeczy, więc już wolę kupić w Lumpexie, tak jak nieraz wam o tym mówiłam. A przy okazji, skoro jesteśmy w temacie świątecznych sweterków, to ja was serdecznie zapraszam na vlogmasy na moim kanale, czyli od 1 do 24 grudnia. Czyli już niedługo pojawią się filmy tutaj codziennie, więc bądźcie na bieżąco. Ja już się nie mogę doczekać, bo no to jest totalnie ekscytujące zrobić coś takiego, więc jeżeli macie ochotę na jakieś konkretne tematy, to oczywiście możecie mi dać znać, ja wezmę wasze zdanie pod uwagę, a jeżeli nie, to po prostu śledźcie na bieżąco. Wow, jakie tu są buty, zobaczcie. Nowe, rozmiar 37 za 48 zł, śniegowce. No w sumie to jest mój rozmiar. Te jakie są świetne, 39. Dlaczego? Te są już używane, bo to widać po podeszwie, ale są świetne. Widzicie, że ja go przymierzę. Ja muszę zobaczyć, czy ten but. Te też są bardzo ładne. O, już droższe, 65, ale 41, to już na mnie. 36 generalnie, ale zimą albo Adidasy często biorę 37, bo są po prostu takie mega luźne i też mogę grubą skarpetkę ubrać. Idealne. Tylko, że ja mam takie czarne, ale wiecie co, ja zostawię je dla kogoś, więc wpadaj tutaj koniecznie zobaczyć, czy jeszcze są dostępne, bo są mega cool. Naprawdę, są świetne. Ja mam mega podobne. Swoją drogą kupiłam też z drugiej ręki na Zalando Pre-Owned i też sobie sprawdźcie Zalando Pre-Owned, czyli Zalando z drugiej ręki, muszę tak to powiedzieć, jeżeli nie znacie, bo ja kupiłam Buffalo London śniegowce w zeszłym roku, nie, więcej, 2-3 lata temu. Są prześwietne i dałam za nie chyba 80 zł, a Zalando Pre-Owned działa dokładnie tak samo jak Zalando, czyli nawet jeżeli kupicie coś z drugiej ręki i okaże się, że wam nie pasuje, to możecie to zwrócić na koszt Zalando. Idę już do przymierzalni i jeszcze mijam stroje po drodze, więc sobie zobaczę, bo czemu nie, mimo że jest zima, no to przecież można sobie pojechać albo w ciepłe kraje, albo do jakiegoś spa, albo na przykład do Tabago, którą uwielbiamy swoją drogą. Nie, nie tym razem, ale naprawdę z strojów kąpielowych również mam już też kilka w swoim posiadaniu z drugiej ręki. Biorę się za przymierzanie.
Pierwsze spodnie mam na sobie. Słuchajcie, to jest kolekcja Naked przy współpracy z Camille Lebotten. Ja sobie przed chwilą sprawdziłam w ogóle, kto to jest, bo nie miałam pojęcia. I one są prześwietne, tylko one są troszkę na mnie za duże, bo to jest SK i co prawda ten pasek trochę tutaj nadrabia, więc powiedzmy, że one mi się na biodrach trzymają, a są wysokie i leżą też fajnie, tylko nie podoba mi się dół, nogawki. I wymyśliłam, czy by nie zrobić takiego myku, tak sobie złapać tutaj z boku, zrobić coś takiego, tylko one są chyba za krótkie do tego, o i tak trzymać je. I wtedy się robi taka nogawka. Co myślicie? Czekajcie, ja jeszcze zrobię drugiego, tak? Drugą, znaczy się, nie drugiego. Powiedzmy, że teoretycznie będzie się trzymać. Jakoś po prawej stronie wyszło mi dużo lepiej niż po lewej. Jakoś chyba mocniej ścisnęłam. To jakby były rozmierniejsze, to ja bym je na pewno wzięła. Ale jeszcze fajne są. Co myślicie? Co myślisz, mężu? To duże trochę, nie? Jak macie dylemat? To nie bierzemy. To nie bierzecie. Kolejne spodnie. No i tutaj jesteśmy już w moim rozmiarze, ale no ja mam pod spodem i rajstopę, i podkoszulek, co tutaj widać na pupie, że się odznacza. I się zastanawiam, czy coś tu nie gra. W sensie jakby albo one są za mało zwężone, bo tak jakby te nogi są takie poszerzone. Nie mam kształtu w ogóle w tych spodniach. Myślę, żeby były w porządku, gdyby były dłuższe. Albo coś, no coś tu jest jakoś tak dziwnie rozwiązane. Widzicie, ta noga w ogóle jakoś tak nieatrakcyjnie wygląda. W mojej ocenie kompletnie nie, chociaż mają mega duży potencjał i może komuś na przykład niższemu będą bardziej pasowały. Te mi się podobają. Myślałam, że będą miały wyższy stan, a wcale wyższego nie mają, bo wysokiego nie mają, bo tu jest mój pępek. A ty masz podobne chyba, nie? Nie mam bardzo podobne, nie takie, ale właśnie tak, jakby nie miała powiedzmy, bo nie wezmę ich, ale gdybym nie miała, to co by mi tutaj nie pasowało, to że tak się tutaj dziwnie marszczy w nogach. I mi to na przykład osobiście przeszkadza, widzicie to. I ogólnie są mega fajne, są bardzo wygodne, elastyczne, ładnie wyglądają, ale to jest dla mnie duży minus. I wiem, że to się będzie cały czas działo, co prawda ja mam pod spodem rajstopy. Ale wydaje mi się, że bez rajstop też będzie to tak funkcjonować i no i nie, bo zimą też bym chciała takie nosić, a tym bardziej, jeżeli dzieje się coś takiego, no to znaczy, że to jest rzecz nie dla mnie. Kolejna sukienka, znaczy się właściwie pierwsza sukienka. Kolejna rzecz, o tak. No to jest bardzo ciekawe, zobaczcie ten spód. Tu mamy piękne rozcięcie, no i tutaj widzę, że coś odchodzi, tak no oczywiście podszewka tak trochę źle uszyta. Na pewno babcia by zwróciła na to uwagę, ale ja myślę, że tutaj można by było to poprawić. Bardzo podoba mi się ten efekt, że tu jest trochę krótszy, a przód jest dłuższy i tak tutaj idą do szpica te kawałki materiałów. To mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj jeżeli chodzi o biodra, o talię, wszystko ładnie gra. Zastanawiam się, czy duża, czy zbyt duża nie jest góra. To jest SK, ale ona wydaje mi się, że ona też taka może być. I jak ją założyłam, to takie było, no nie wiem, ale jak sobie tak teraz patrzę na to z daleka, to zaczęło mi się podobać. I to jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej, i w tym momencie jeszcze bardziej. Jeżeli Wam również się podoba, to dajcie znać koniecznie. Ja się minutkę, nawet pół nad nią zastanowię. Zobaczymy na końcu, czy ją wezmę. Ale jest, no jest fajna. Jest taka, jak myślisz? Jest spoko. Jest taka, że mogłabym na wiele spotkań się. Oj, tutaj ma coś, jakiś brudek. Myślę, że ten brudek mógłby zejść. Mam nadzieję, że mógłby zejść. Jest bardzo ciepła, jest ta podszewka i naprawdę mam, czuję się super ciepło. Fajne ma te rękawki, ładna długość, bardzo lubię taką długość. Jeżeli chodzi o dekolt, czekajcie, sobie włosy. No, ja bym coś tutaj na głowę dobrała, bo ja mam tak łyso. Czuję, że to jest łyso. Ile kosztuje? 3D. Czuję, że mam tutaj łyso na głowie, że tylko miałam kapelusz, który zdjęłam na chwilę, na moment przymierzania, ale mogłabym coś na głowę tutaj dobrać, żeby tak dopełnić tę stylizację. Myślę, że nie do czarnych rajstop, tylko do beżowych. Musiałabym pomyśleć nad butami jeszcze, ale myślę, że może by było ją fajnie wystylizować, więc w chwili obecnej jestem na tak, czy wzięłam, zobaczymy na końcu. Już chciałam ją zdejmować, ale wiecie co, ja chciałam Wam jeszcze pokazać plecy. No właśnie, Shira jest po prostu na pierwszym planie. Wygląda pięknie. No znowu tutaj mi się podkoszulek odznacza, bo musiałabym oczywiście dobrać tutaj odpowiednią bazę, żeby tego nie było, ale jeszcze bardziej jestem teraz na tak.
No nie tym razem. Jest spoko, ale jest za duża. To jest SK i co prawda, mimo że ma gumkę tutaj i w talii tutaj przylega, fajnie wygląda, ale dużo fajniej by wyglądało, gdyby to był mój rozmiar. A to nie jest mój rozmiar, bo ja widzę, że ja tutaj jestem za szeroka, mam tutaj za dużo materiału, w ogóle nie ładnie wygląda figura, więc jestem za prosta. Myślę, że rozmiar albo dwa rozmiary mniejsza i byłoby super. Za dużo po prostu mam tutaj materiału. I ostatnia rzecz. Nieraz zdejmowałam podkoszulkę. I teraz tak, ten pasek możliwe, że trzeba przepasać na drugą stronę i wtedy sobie zrobić kokardkę, ale jak to zrobiłam, to mi się totalnie nie spodobało. Z drugiej strony, jak sobie zrobiłam kokardkę z tej strony, to jakoś tak mi się za długie to wydaje i nie fajnie wygląda. Gdyby było bez tego paska, to wiecie, że ja bym to wzięła, bo podoba mi się ten tył. Nie można jak fajnie uciąć? Wygląda. Można, ale on, zobacz, on jest tak bardzo wszyty całkowicie i tutaj będzie za dużo komplikacji. Ja wierzę w babcię, ale jest za dużo kombinacji. No, ale nie jest to jakby dla mnie warte tego, bo wyglądam ładnie. Oczywiście mam podkoszulek pod spodem, więc tutaj na to nie zwracajcie uwagi. Wyglądam ładnie, ale ma też tak długie te rękawy, chociaż te rękawy takie długie też fajnie wyglądają. Ale jakoś nie zrobiło na mnie totalnie takiego mega dużego wrażenia, więc odpuszczam. Wzięłam ostatecznie jedną sukienkę, za którą zapłaciłam 30 zł i jestem z niej bardzo zadowolona. Ogólnie miejsce spoko, w sensie te rzeczy są naprawdę dobre tam. Podtrzymuję swoje zdanie z poprzedniego materiału i jak najbardziej jest to miejsce godne odwiedzania. Jest otwarte dzisiaj do 18:00. 4 minuty przed światła zostały już zgaszone, mimo że ja byłam w przymierzalni do 50 bodajże, to czułam takie bardzo duże parcie i miałam świadomość tego, że oczywiście każdy chce iść do domu i tak dalej, żeby do tej 18:00 jak najbardziej wyjść, nawet przed. Teraz jest za 2:00, jak to nagrywam, drzwi są już zamknięte od minuty, więc na końcu czułam taki trochę dyskomfort jako klientka. Też wypatrzyłam fajną torebkę na końcu, która była na witrynce i byłabym w stanie ją wziąć, kosztowała bodajże 42 zł jakoś tak i naprawdę bym ją wzięła, gdyby obsługa dała mi dosłownie chociaż 10 sekund namysłu, a oglądając torebkę za 5:18 została mi zwrócona uwaga, że panie zamykają i że mam już sobie wyjść. Więc no, jeżeli chodzi o atmosferę, faktycznie próbowałam się uśmiechać do pań i naprawdę tak chciałam, żeby to było takie miłe i fajne, a w sumie chyba żadna się do mnie nie uśmiechnęła, więc no, nie wiem, jakby nie mnie oceniać, wiecie, no tutaj może być tak i nieraz mówiłam, że ktoś może mieć gorszy nastrój, chociaż panie były 3 i jakby w podobnym nastroju, więc no, tutaj mam mieszane uczucia co do tego, no ale generalnie lokalizację polecam i również pozdrawiam panie, jeżeli to oglądają i myślę, że jeżeli podejdziemy z taką pogodą do innych ludzi, to po prostu będzie nam w życiu milej i fajniej. Jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie Dobre Wibracje. Jak zawsze, całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie, a ja myślę, że tutaj jeszcze i tak wrócę. Do następnego.